Szczęść Boże, witamy w Radomiu przed Urzędem Miasta na placu Koraciego. Ogólnopolska akcja Stop zamykaniu szkół. Nigdy więcej zdalnego nauczania i zamykania szkół. Szanowni Państwo, ja nazywam się Rafał Foryś. Jestem przewodniczącym Okręgu 17, członkiem Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej. Wraz ze mną zabierze głos Agnieszka Kaim, nauczyciel dyplomowany, germanista z 26-letnim stażem, członek Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty, Nauczyciele dla Wolności. Witam Państwa. Tak. Po mojej lewej stronie Krzysztof Lechowski, redaktor Gazety Niezależnej Głos Serca Polski, a społecznik z powiatu Przysuskiego. Poruszamy dzisiaj jakże ważny temat, który dotyka nas już przez blisko 2 lata. I chciałbym zacząć od rozporządzenia, które zostało wprowadzone 9 lutego i obowiązuje do końca roku. To rozporządzenie mówi o tym, że w każdej chwili może być wprowadzone zdalne nauczanie, któremu się jawnie tutaj przeciwstawiamy, ponieważ szkodzi nam to wszystkim, szkodzi to dzieciom, ale zarówno nauczycielom, całej społeczności. Mówimy nie, mówimy anulować do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Także zwracamy się do prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, aby nie popierał, aby zawetował nowelizację ustawy, która będzie miała większe prawo wprowadzenia takiego zdalnego nauczania. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te wszystkie obostrzenia i restrykcje, chcemy, żeby były odrzucone w szkołach maski, dezynfekcja, płynami, które są niewiadomego pochodzenia, aby wróciło to wszystko do normalności. Do normalności, jaka była jeszcze przed 11 marca 2020 roku. Chcemy także rozliczyć winnych, bo jest co rozliczać, bo przecież ktoś za tym wszystkim stoi. Winnych między innymi 30% jest więcej samobójstw wśród nieletnich w 2021 roku. Blisko 1500 prób samobójczych. Mamy także przecież do czynienia z otyłością wśród uczniów. Mamy do czynienia z postawą, z wadami kręgosłupa i tak dalej, i tak dalej. Nie służą nam takie prawo zdalnej nauki. Szanowni Państwo, wczoraj byłem u ojca na obiedzie. Tak się składa, że mój tata jest emerytowanym nauczycielem w WF-u. 33 lata przepracował jako WF-ista i zadałem mu pytanie: co ty na to? Co ty sądzisz o tym, o tej całej zdalnej nauce, o tym, że dzieci żyją w kwarantannach, w areszcie domowym? Powiedział krótko: jest to po prostu oburzające, jest to niedopuszczalne. Porównał sytuację z końcówką olimpiady w Pekinie, gdzie jako Polska zdobyliśmy tylko jeden medal. Jak, szanowni Państwo, możemy mieć w przyszłości sprawnych, zdrowych uczniów, dorosłych w przyszłości, jak możemy wystawić reprezentację w jakiejkolwiek dziedzinie, kiedy te dzieci są uzależnione od urządzeń mobilnych typu tablet, komórka i tak dalej. Chciałbym przekazać teraz głos Pani Agnieszce. Pani Agnieszko, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Kaim. Jestem nauczycielem z 26-letnim stażem pracy. Pracuję tu w Radomiu, w szkolnictwie średnim. Dziś występuję z ramienia Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty Nauczyciele dla Wolności i reprezentuję tę grupę nauczycieli, która absolutnie nie zgadza się na niszczenie szkolnictwa w Polsce poprzez wprowadzanie przez rząd absurdalnych decyzji, takich jak zdalne nauczanie, kwarantanny i całe to covidowe szaleństwo w szkołach, zwane reżimem sanitarnym, w postaci zmuszania dzieci i młodzieży do zakładania masek na twarz, dystansu i dezynfekcji rąk. Wszystkie te działania, jak to ogłasza pan minister Niedzielski, podejmowane są, by zatrzymać transmisję wirusa SARS-CoV-2. Na obecną chwilę już wiemy, że szkoły nie są ogniskiem zakażeń, o czym informuje nas Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy, szczególnie takie autorytety lekarskie jak profesor Zbigniew Hałat, epidemiolog i były szef sanepidu, czy też doktor nauk medycznych pani Dorota Sienkiewicz, specjalista chorób dzieci. Lekarze ci jasno mówią, że dzieci rzadko chorują na COVID-19 i nie uczestniczą w transmisji wirusa.
Swoje wypowiedzi argumentują praktyką lekarską, a także podają dane statystyczne, które są do sprawdzenia na stronie stat.gov.pl, że w Polsce z powodu COVID-19 u osób w wieku od urodzenia do 17 roku życia liczba zgonów wynosi 2. Dlatego też wobec faktu, że dzieci i młodzież rzadko chorują na COVID-19 i nie uczestniczą w transmisji wirusa, decyzje o zamykaniu szkół są nieuzasadnione i bezpodstawne, a podjęte działania niewspółmierne do istniejącego zagrożenia, o czym nas także informował pan dr Zbigniew Martyka, ordynator oddziału zakaźnego w Tarnowskich Górach, czy też pan dr Paweł Basiukiewicz, lekarz internista, kardiolog w swoim wykładzie o niefarmaceutycznych środkach narzuconych społeczeństwu do walki z tak zwaną pandemią. Po 2 latach wprowadzania zdalnego nauczania czas najwyższy dokonać bilansu strat i zysków. Zysków, jak widać, nie ma żadnych, natomiast strat jest wiele. Po pierwsze, obniżenie jakości i efektów nauczania. Proszę Państwa, nic nie zastąpi nauczania stacjonarnego w szkole, realnego kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami. Dowodem na to są słabsze wyniki z egzaminów maturalnych, także zawodowych w technikach, i na koniec szkoły podstawowej w stosunku do lat poprzednich. Proszę Państwa, to jest wierzchołek góry lodowej, gdyż wiedzę można jeszcze nadrobić, ale jakże niepowetowane są straty w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego wśród dzieci i młodzieży. Nauka zdalna spotęgowała ilość problemów psychologicznych wśród uczniów. Jako praktycy obserwujemy niesamowite spustoszenie w sferze emocjonalnej, psychicznej i społecznej tych młodych ludzi. Jest wysyp depresji, wzrosła liczba prób samobójczych i samobójstw nie tylko wśród młodzieży, ale także wśród małych dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 11 lat. Są to dane z Komendy Głównej Policji, która prowadzi statystyki na podstawie zgłoszeń rodziców. Moi drodzy Państwo, edukacja, jak wiemy, to nie tylko nauczanie i wychowanie. Jak mamy wychowywać tych młodych ludzi poprzez komputer? Przecież to fikcja. Dla nich ważne są relacje rówieśnicze, uczenie się zachowań społecznych, które przygotowują ich do dalszego życia. Wszelkie zalecenia lekarzy i psychologów sprzed 2020 roku, iż dzieci nie powinny przebywać przed ekranem komputera dłużej niż 2 godziny dziennie, zostały doszczętnie podeptane, a uczniowie zostali przykuci do komputerów przez wiele miesięcy na 6-10 godzin dziennie, przez co stan ich zdrowia znacznie się pogorszył. Obserwujemy nagminnie wady wzroku, postawy, a także otyłość. Dlatego my, dorośli, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice, winniśmy zapewnić tym najmłodszym normalne życie i dbając o ich prawidłowy rozwój psychofizyczny, dążyć do całkowitego powrotu do nauczania stacjonarnego w szkołach. Pragnę nadmienić także, że Sejm przyjął ustawę nowelizującą prawo oświatowe, tak zwany druk 1812, a konkretnie chodzi o artykuł 125a, który to miałby usankcjonować edukację zdalną. Z tego miejsca apelujemy do pana prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie tej ustawy i niedopuszczenie do tego, by szkodliwe i nieefektywne nauczanie zdalne zostało zalegalizowane w polskim prawie oświatowym. Jest to niszczenie edukacji stacjonarnej na rzecz pseudoedukacji zdalnej. Stąd też nasza prośba tych nauczycieli, którzy reprezentują głos wolności, do dyrektorów szkół, kolegów i koleżanek nauczycieli, a przede wszystkim do rodziców, o formę jakiegokolwiek sprzeciwu. Prosimy Państwa o wysyłanie e-maili, pism do Ministerstwa Edukacji i Nauki, także do Kancelarii Premiera, Prezydenta, do Ministerstwa Zdrowia, do kuratorów oświaty, a także do Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcamy Rady Rodziców do działania, zanim będzie za późno na ratunek Waszych dzieci. Wierzę w to głęboko, że wspólnie możemy zastopować ten destrukcyjny proceder zamykania szkół. Walczymy o powrót do szkół, ale bez przymusu zakładania maski na twarz. Ma to być dobrowolny wybór.
We wrześniu ubiegłego roku minister edukacji, pan Przemysław Czarnek, wydał rekomendacje odnośnie zasłaniania ust i nosa w czasie przerw. Były to zalecenia, a tymczasem w szkołach dochodziło do przymuszania uczniów i nauczycieli do zakładania masek, a ci, którzy nie chcieli tego robić, byli często szykanowani. Proszę Państwa, takie działania są skandaliczne i niedopuszczalne. Już dziś jest wiele publikacji na ten temat, w których przedstawione są randomizowane badania o szkodliwości noszenia masek. O tym mówi w swoich wykładach wielu lekarzy i naukowców, na przykład doktor nauk medycznych Piotr Witczak, czy też znany pulmonolog i immunolog pan doktor Wolfgang Wodark, wieloletni pracownik Instytutu Kocha w Berlinie, a także neurolodzy dr Beata i dr Andrzej Żydkowscy. Wykazują oni bezskuteczność i bezzasadność noszenia masek przez ludzi, gdyż nie zatrzymują transmisji wirusa, który jest 100 razy mniejszy niż średnia porów w masce chirurgicznej. Nawet WHO jasno zaleca, by korzystały z nich wyłącznie osoby chore lub opiekujące się zarażonymi. Więc jakim prawem uprawia się taki proceder w szkołach? Maski powodują niedotlenienie mózgu, którego wynikiem jest senność, brak koncentracji, spowolnienie myślenia, ból głowy, ogólne zmęczenie i wyczerpanie. Więc jak te małe dzieci mają normalnie funkcjonować i zdobywać wiedzę? Maski na twarz to też zaprzeczenie wszelkim dowodom naukowym, a przede wszystkim podeptanie naturalnego prawa człowieka do swobodnego oddychania. Dodatkowo zasłonięta twarz to brak tożsamości człowieka, upośledza zdolność do prawidłowego budowania interakcji społecznych, tak istotnych, moi drodzy Państwo, wśród małych dzieci i młodzieży. Na koniec chcę jeszcze powiedzieć o haniebnym procederze segregacji sanitarnej, do których dochodziło w wielu polskich szkołach. Po kontakcie z uczniem lub nauczycielem wykazującym dodatni wynik testu PCR, całe klasy były wysyłane na nauczanie zdalne, a niezaszczepieni uczniowie i nauczyciele kierowani byli na kwarantannę, czyli na tak zwany areszt domowy. Dodatkowo uczniowie niezaszczepieni nie byli w tym czasie dopuszczani do próbnych matur oraz egzaminów zawodowych. Proszę Państwa, prawo do nauki i przystępowanie do egzaminów gwarantuje dzieciom konstytucja, a nie lobby farmaceutyczne. Ponadto przecież przyjmowanie tych tak zwanych szczepionek przeciw COVID-19 jest dobrowolne. Więc jakim prawem dochodziło do podziału wśród uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych? Takie działania doprowadzały tych młodych ludzi do utraty poczucia bezpieczeństwa. Z tego miejsca apelujemy my, nauczyciele, ci nauczyciele, którym leży dobro na sercu, dobro uczniów. Apelujemy do decydentów w tym kraju o zaniechanie wydawania tak destrukcyjnych dyrektyw oraz do władz oświatowych, dyrektorów szkół, rad rodziców, kuratoriów i organów samorządowych, aby dołożyć wszelkich starań, by sytuacja zdalnego nauczania, która rujnuje polską oświatę, więcej się nie powtórzyła i by tak haniebne działania, jakimi są segregacja sanitarna i maskowanie dzieci, nie miały więcej miejsca w polskich szkołach. Prosimy głęboko przemyśleć swoje postępowanie mające tak istotny wpływ na dzieci i młodzież w tym kraju, które to przecież potrzebują autorytetów, czyli ludzi żyjących w prawdzie, kierującym się własnym dobrem i dobrem drugiego człowieka, dla których Bóg, honor i ojczyzna są największą wartością. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Teraz zapraszam o zabranie głosu Krzysztofa. Bardzo. Witam Państwa. Moje nazwisko Krzysztof Lechowski, redaktor naczelny miesięcznika Ludzi Myślących Samodzielnie, Głos Serca Polski. Mimo, że krótko, tutaj Pani już bardzo obszernie nadmieniła wszystkie aspekty. My jesteśmy gazetą niezależną od wszelkiej formy nacisków finansjery, czy to politycznej, czy korporacyjnej. Działamy społecznie i na rzecz społeczeństwa. Nie pod politykę korporacji, a skupiamy się na problemach społecznych. Tutaj Pani już obszernie nadmieniła wszystkie aspekty. Ja podam jeden konkretny przykład.
dzwoni do nas, do gazety, jedna zrozpaczona matka, która się właśnie zetknęła z problemem w szkole właśnie odnośnie szczepień, że w szkole, w klasie jej córki ktoś tam spotkał się z koronawirusem. Z automatu cała klasa została oddelegowana na nauczanie właśnie poprzez media, poprzez no niestacjonarne nauczanie. Dodatkowo no są nauczyciele, którzy jeszcze sieją postrach, że kto się nie zaszczepił, kto to będzie miał i przenosił choroby, być może umrze, to przynosi efekty takie, że dzieci, małe dzieci, no bardzo biorą to do siebie, no i wówczas pojawiają się różne, no już nie chcę mówić choroby, po prostu, ale przeżycia. Takie dziecko budzi się w nocy, że już chyba będzie umierać, że już choroba dopadła, że pani nauczycielka mówiła to czy tamto i teraz już chyba się zaczęło. Ja sumuję to krótko. Już w Ewangelii zapisano, po owocach ich poznacie. Dobre drzewo przynosi dobre owoce, złe drzewo przynosi złe owoce. Lockdown przynosi złe owoce. Dziękuję, to wszystko z mojej strony. Jeszcze dołączyła do nas pani Marta Wilczyńska, aktywistka, działaczka społeczna, rodzic ucznia szkoły średniej. Zapraszam do głosu, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Chciałabym powiedzieć o trzech bardzo ważnych aspektach, które w moim odczuciu rujnują zdrowie psychiczne dzieci, nie tylko dzieci, dlatego że te czynniki, o których zaraz powiem, dotyczą niestety też nas, dorosłych. Zacznijmy od pierwszego czynnika, na który jesteśmy narażeni wszyscy. Proszę Państwa, przebywamy w nienaturalnym środowisku. Dzieci i młodzież przed ekranami komputerów, tabletów, laptopów i smartfonów spędzają około 8 do 10 godzin dziennie, czasami niestety więcej. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że dzieci są bombardowane tak zwaną niebieską wiązką światła. Wiązka ta jest emitowana przez urządzenia, które służą właśnie do nauki zdalnej. Niebieska wiązka jest rodzajem fali elektromagnetycznej, która występuje w naturze tylko za dnia. Występuje ona w tak zwanym świetle widzialnym, ale czym innym jest niebieskie światło, które otacza nas, które mamy na co dzień, a czym innym jest to niebieskie światło emitowane przez wszelkie urządzenia elektroniczne. Z czym to się wiąże? Zbyt długie korzystanie z urządzeń emitujących to właśnie niebieskie światło bardzo negatywnie wpływa na zdrowie dzieci, na samopoczucie, głównie na wzrok. Badania naukowe potwierdziły, że niebieskie światło pełni funkcję pobudzającą nasz organizm. Poprzez to światło w naszych organizmach wytwarzany jest kortyzol. Kortyzol to jest znany wszystkim hormon stresu, zwany także hormonem śmierci, dlatego że zbyt duże jego występowanie wiąże się z tym, że my po prostu tracimy naszą odporność. Kortyzol zaburza wytwarzanie melatoniny. Melatonina jest nam bardzo wszystkim potrzebna, ponieważ dzięki melatoninie nasze organizmy regenerują się, możemy spać. A przez to, że mamy wytwarzany kortyzol, no to wytwarzanie tej melatoniny jest zaburzone. Coraz częściej spotykamy się z nowinkami technologicznymi i z takim, tutaj też ukłon w stronę producentów tych urządzeń, którzy stosują w tych urządzeniach taką funkcję blokowania tego niebieskiego światła. Jednak nadal to jest tylko taka doraźna pomoc, jest to taki środek doraźny, dlatego że nadal to jest sztuczne światło, które po prostu w nadmiarze nam szkodzi.
Jest to po prostu nienaturalna dystrybucja światła. To jest ten pierwszy czynnik. Drugi bardzo ważny czynnik, nad którym też musimy pochylić się, to jest kolejne niewidzialne i bardzo niebezpieczne zagrożenie, jakim są pola elektromagnetyczne, smog elektromagnetyczny, który otacza nas dorosłych, ale też dzieci i młodzież, bo tutaj skupiamy się głównie na tej grupie wiekowej. Proszę Państwa, my żyjemy w sztucznym polu elektromagnetycznym. Wiele czasu spędzamy przed komputerami, przed smartfonami. My żyjemy już właściwie w tej cyberprzestrzeni, w takim wirtualnym świecie. Większość szkół i placówek edukacyjnych nie ma połączenia, nie działa na zasadzie połączenia kablowego, tak? Czyli nie używa światłowodów. To samo jest w naszych domach. My masowo korzystamy z technologii bezprzewodowych, które są bardzo powszechne, są tanie, więc mają dostęp do nich dzieci i od najmłodszych lat te dzieci siedzą godzinami przed smartfonami, a teraz niestety także przed komputerami, no bo takie są wymogi nauki zdalnej. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z wieloma chorobami. Zaraz jeszcze do nich wrócę. Jeszcze tutaj powiem co jest najpowszechniejszym źródłem pól elektromagnetycznych. Więc te pola elektromagnetyczne są głównie emitowane przez urządzenia telefonii komórkowych. W związku z tym mamy zagrożenia chorób cywilizacyjnych, ponieważ te wszystkie urządzenia bezprzewodowe emitują sztuczne pole elektromagnetyczne, a to pole nie jest bezpieczne. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczna technologia bezprzewodowa. Jeżeli w danym miejscu korzystamy z technologii bezprzewodowej, skala narażenia dzieci na choroby jest ogromna. Czy ktoś prowadzi pod tym kątem jakieś badania? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jest wielka różnica pomiędzy tym, czy mamy właśnie podłączenie w domu przez kabel, czy przez światłowód, czy korzystamy z technologii bezprzewodowej. Jakie są tego wszystkiego konsekwencje? Osłabienie, bóle głowy, problemy z pamięcią, problemy z koncentracją, szumy w uszach, bezsenność, bóle różnego pochodzenia w różnych częściach ciała. Mamy także efekty termiczne w ciele wywołane promieniowaniem elektromagnetycznym o wysokich częstotliwościach. Badania potwierdziły, że mamy tutaj też wielkie zagrożenie dla układu rozrodczego, dla układu nerwowego. Jest także zagrożenie chorobami nowotworowymi. Trzeci czynnik, niezwykle ważny, to jest zanik relacji międzyludzkich, o których na pewno tutaj już przedmówcy mówili, ja tylko kilka zdań na ten temat powiem. Przez ostatnie lata dzieci są poddawane nienaturalnemu tokowi nauczania. Są odizolowane od swoich rówieśników. Nie rozumieją, dlaczego ta cała sytuacja ma miejsce. Nie rozumieją poczynań rządzących. Psychika tych dzieci ulega znacznej degradacji. Skutki tych dwuletnich działań mogą być naprawdę opłakane. Mózg dzieci w wieku między 5 a 10 lat to jest mózg w wieku silnego rozwoju. A co my tą nauką zdalną powodujemy? My zaburzamy ten naturalny cykl rozwoju dzieci. Co będzie za kilka lat? Czy jesteśmy w stanie odwrócić te wszystkie negatywne i destrukcyjne skutki działań rządów? Czy jesteśmy w stanie spowodować, że te dzieci nadrobią zaległości? Proszę Państwa, to jest takie według mnie najważniejsze trio i coś, co odpowiada za większość problemów, które teraz występują u dzieci, u młodzieży. Dlatego jako matka żądam i domagam się odstąpienia i zaniechania zdalnej nauki w przyszłości.
prawda jest coraz bardziej widoczna, prawda jest nam podawana na tacy przez wielu wspaniałych lekarzy niezależnych, przez niezależnych prawników, naukowców, więc korzystajmy z tej prawdy, nie odwracajmy wzroku od prawdy, dlatego że no, to są sprawy niezwykle ważne, sprawy dotyczące przyszłości naszych dzieci. Dlatego myślmy, czytajmy, interesujmy się wszystkim wokół i przede wszystkim reagujmy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te głosy. Czy są jakieś pytania? To dziękujemy.